Dzień dobry, witamy Was z plaży w Koyao Noi. Jest to pierwsza plaża, na której żeśmy byli. To, co widzieliście z takim dużym odpływem, w tej chwili jest przypływ. Chociaż... Ale woda ciepła. Pierwszy raz jestem w wodzie. Woda zupa. Tam jest restauracja, tam jest restaurant, w którym jesteśmy. Bungalowy, dzisiaj przenosimy się do drugiego bungalowu. A potem zobaczymy, bardzo miła pani właścicielka nam we wszystkim tutaj pomaga. Naprawdę. Znajdzie nam prawdopodobnie miejscówę kolejną, w której będziemy. To jest nasz tuk-tuk. Albo tak jak ona nazwała, jakiś tam side, coś tam, coś tam. Nie do końca tuk-tuk to jest właśnie, to motor z jakimś bocznym boksem. Tym będziemy podróżować, ja jestem już po 20-minutowej jeździe próbnej. Jeździ się dobrze, tutaj wszyscy bardzo spokojnie jeżdżą. Na tej wyspie policji nie ma, pani powiedziała, że mogę sobie jeździć jak chcę. Moja sprawa to jest, jak ja jeżdżę i z kim jeżdżę. Pogoda super, nie za ciepło. Zobaczcie, jaki widok. Zobaczcie, ile ludzi mamy na plaży. Tym oto cudem wypożyczyliśmy 500 batów za dobę plus paliwo, ale to chyba nic nie pali. Cud techniki to nie jest. Cud techniki to nie jest, ale jedzie do przodu i można pojeździć po wyspie. Idziemy właśnie do banku. Idziemy do banku wymienić szmal i coś zjeść, wypić. A tu jakiś taj, coś tam. I to jest boczna uliczka. Jeszcze klapki dla Polski, zobaczymy. Na razie do banku. Dotarliśmy do tajskiej knajpy. Pokażę może, jak ona troszkę wygląda. Fajnie robi naleśniki dzieciom. Cena 40 batów z owocami i z Nutellą. A tutaj nie wiem, co jest. Baganek pani, bo to jest i restauracja, i jej dom. A to jest główna ulica w mieście. Oczywiście do knajpy wchodzi się bez butów. My żeśmy też zmienili już nasze kroksy na coś bardziej otwartego, wszyscy po zakupach. Bo to się nie da. Jest gorąco, w kroksach jest za gorąco. Tak wygląda główna ulica w mieście. Teraz będziemy ucinać. Polcia, wszystko dobrze? Dobrze wszystko? Ryże.
powiedzieć. Jesteśmy na drugiej plaży, jest odpływ, byliśmy na obiedzie. No tutaj obiad nam zajął chyba z 2,5 godziny. No ale to się nigdzie nie śpieszy i my też nie mamy zamiaru się śpieszyć. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy przy głównej ulicy. Główna ulica to jest jeden pas, gdzie mijają się motory. Tam jest jakaś plaża, ciekawe. Może tam trzeba by spróbować jakąś łódkę. Są tu boat tripy. A moja żona tu chyba właśnie będzie się masagę robiła. Siusiu poszła. Siusiu poszła. Córeczka śpi. Pani przygotowała. Mama jest w toalecie i zaraz będzie masagę dla mamy. A tu jest po prostu pięknie. I tak wygląda dno przy brzegu. Tutaj będzie woda wszędzie normalnie. Odpływ to jest 3 metry, jak nam powiedziano. A tu gdzieś żonę zgubiłem. Chyba jest na masażu. 350 batów masaż, czyli podobno 35 zł za godzinę. Pada śpi, mama się masuje, proszę. A tutaj jest seafood restaurant. Ceny jak w Polsce. To znaczy jak w Polsce, na jakieś danie z owoców morza. Tutaj kosztuje 20 zł. Nie wiem, czy to drogo. Wydaje mi się, że nawet jak na polskie warunki jest to bardzo tanio, żeby pójść do restauracji. No i jeżeli chodzi o ludzi, nie ma. Nie ma. Miejscowi, o. A jeżeli chodzi o syf na plaży? Czy jest? Ciężko powiedzieć, chyba nie ma. Tak wygląda piasek. Wygląda nawet jakby tutaj ktoś grabił. O, i kot zdechły. Nie żyje. Miau! 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 Pani kierowniczka zażywa teraz rozkoszy cielesnych. No, Polcia dalej śpi. Zachód słońca już był i zrobiła się fala. Ale fala jakby z niczego. A tu ja patrzę, okazuje się, że tu idzie po prostu w przepływ. Ta woda wraca. Zobaczymy w jakim tempie. Tutaj sobie stanę, powiedz. Wróciliśmy właśnie z plaży. Będziemy mieć kolację. Jesteśmy w takiej oto sobie restauracji. Oczywiście to jest tuż zaraz przy plaży. Tutaj wszystko jest przy plaży. Tutaj wszystko jest blisko. Tak, tutaj za drzewami już jest plaża. Kasia tam stoi praktycznie przy plaży. Taka sobie restauracja. Mamy menu. Menu standardowo owoce morza, krewetki, kraby, homary, ośmiornice i tego typu rzeczy. Tutaj mamy troszeczkę taniej. Tutaj są dania zaczynające się od 19 zł. Ja zamówiłem Thai Pai Shrimp, czyli ichni makaron z krewetkami, 90, czyli 9 zł. To jest chyba najtaniej, jak dotychczas żeśmy jedli. Drinki, alkohol, zobaczymy. Drink and cocktail.
Tutaj mamy drinking koktajl, 17-15 zł. Koktajle, whisky, tequila, wszystko w zasadzie około 15 zł. Piwko 9,89. No, taniej, ale to chyba będzie małe piwo. Bardzo spokojna knajpka. A Polczak chce siedzieć w tuk-tuku. Co tam jest, kotek? Ona nie chce stąd wyjść. Zdecydowanie mają tutaj świeże rzeczy. Rybka też. Można świeżą zamówić, zdecydowanie. To jest Pai Tai tam coś. Ładna marcheweczka, orzeszki, chili, limonka, standardowo chyba, kurczak, nie wiem, czy to jest grillowany. Ta mała, ta. Tak, a tutaj nie wiem, co to, jajko może? Chyba z jajkiem jest to wszystko. No i to zielone, co dalej, nie wiem, co to jest. Nie wiem, szpinak. Cena 220. Batów. Czyli smacznego. 220. A tu mamy Thai Pai Kun bądź shrimp. Limonka, marchewka, kiełki standardowo, jakieś orzeszki. No, to będzie tofu prawdopodobnie. I krewetki. Raz, dwa. No, więcej się nie doliczymy chyba. Ciekawe. Trzy. No dobra, chyba pożałowali. Tu jest jeszcze cebula. A Oliwusz, ile tu masz? Krewetek? W poprzedniej restauracji, w której byliśmy, to chyba z 10 było. No ale to nie jest... Nie jest to. Cena, przepraszam, 90 batów, jak jedno i drugie danie. 90 batów, nie 200, tak jak mówiłem poprzednio. 90, czyli 9 zł. Ja też mam 3. Trzymasz krewetki? A tutaj mamy, mój syn zamówił sobie, to jest kalmar, o ile mi wiadomo. Małe to jest kalmary. Małe kalmary. Kalmar Kids. Kalmar Kids. BBQ, czy tam grillowany. Kalmary. Tak. A to jest, no. Coś to jest. Cebulka. Z rzodkwi może, wycięte. I marchewka ładna. Koszt takiego dania, no tutaj już podejrzewam 250 batów jak nic. Smacznego. Jest wieczór. Tutaj żeśmy wczoraj wieczorem siedzieli. Przez parę godzin dzisiaj siedzieliśmy w innej restauracji. Kolacja zakończona sukcesem. Łącznie 1000 batów. Zapłaciliśmy za wszystko z koktajlami. O, działo się. I to mamy teraz nowy bungalow na plaży. Tutaj jest plaża. Ta restauracja, a tutaj już jest nasz bungalow, po którym was oprowadzę. To są nasze również bagaże, no coś trzeba z tym zrobić, to tak się nie da, to jest masakra. To połowę trzeba się pozbyć. Działa? Tak. Trzeba jakoś może zablokować, może to nie wiem jak to... Dobra, zobaczymy co w środku. Jedno łóżko, drugie, wiatrak, no to musi być. Moskitiera. Moskitiera, łóżko. No tam łobuzują, to jest piętro, proszę. Fajnie? Nie fajnie. No, ten domek, nie? Tak. Fajnie. Wiatraczek włączymy. Nie ukrywam, że muszę iść pod prysznic.
jest bardzo wilgotne w powietrzu, gorąco. I łazienka. Po schodkach łazienka. Z europejskim prysznicem. W poprzednim pokoju nie było ciepłej wody, chociaż mi nie było zbytnio potrzebne. A tutaj może będzie działać. Dzieciaki narzekały, że zimna woda leci. No dobra, to jak to wygląda? My już w tej chwili będziemy kłaść się spać. Żegnamy Was i zapraszamy na do jutro. Do subskrybowania naszego kanału. Pa. Mama! Mama, chcesz zejść? Na pytanie, czy są tu komary? Tak, są. Trzy łącznie widziałem. Tak wygląda lampa o godzinie tutejszej drugiej w nocy. Jeżeli chodzi o wady. O, jest komar, tak? Jest. No, widziałem. Jeden. To jest druga lampa. Lampy świecą się cały czas, nie zostały przed chwilą zapalone. Świecą się cały czas. Ile tu jest owadów latających? No, jest komar. O, tu usiadł, jest coś. Może to nawet nie komar. Zobaczcie lampy w Polsce, jak wyglądają nad jeziorem, na kempingu, przy hotelu, wieczorem. W porównaniu z tą lampą.